Witam serdecznie w Rudzie Śląskiej. Rano byłem na naborze kadry rocznika 9-8 w Katowicach, dziś na meczu trzeciej ligi. Aż mi to ciężko przez gardło przechodzi, no ale muszę te słowo wypowiedzieć. Myślę, że ta trzecia liga to tylko ten sezon i wrócimy normalnie w gazie z powrotem po jednym sezonie. Kiedyś tak też było i wrócimy do rozgrywek ogólnopolskich, do drugiej ligi. No i tutaj odpowiada. Jestem na meczu pierwszy raz, choć jestem z tego miasta, z tej dzielnicy, hala niedaleko. Nie dlatego, że nie miałem czasu tutaj przychodzić na mecze trzeciej ligi, a dlatego, że wszystkie weekendy, które grała Pogoń Ruda Śląska, byłem poza województwem, byłem na turniejach i nie mogłem być, co jest zrozumiałe. Dzisiaj się udało, nigdzie nie wyjechałem. Byłem na naborze kadry Śląska, gdzie zrobiłem fajny reportaż. No i jestem na meczu trzeciej ligi. Już finał A, pierwszy mecz, finał A, Pogoń Ruda Śląska w białych strojach spotyka się z drużyną Mickiewicz Katowice. Drugi Mickiewicz Katowice, bo pierwszy jest w drugiej lidze. I sytuacja w tabeli wygląda tak, że Mickiewicz Katowice jest na ostatnim miejscu w finale A. Nie zaliczając ani jednego zwycięstwa, przeszedł samymi porażkami z tymi lepszymi, a Pogoń Ruda Śląska jest na miejscu drugim, przegrała tylko jedno spotkanie ze Strzelcami Opolskimi. Także, że Pogoń Ruda Śląska walczy o awans pośród wszystkich drużyn, które są w finale A, awansują do kolejnej fazy rozgrywek turnieju, tylko dwie drużyny, nie ukrywam, że faworytem trzeciej ligi jest GKS Tychy. Też chcę powrócić do rozgrywek ogólnopolskich. No i oczywiście drużyna z Zagłębia Sosnowiec się liczy tutaj w tych rozgrywkach. Częstochowa może. A myślę, że Ruda Śląska i Tychy to jest ta najlepsza opcja, która mnie i wszystkich sympatyków Pruskiej Pogoni interesuje. I będziemy bić się o awans do ekstraklasy. Młodzi kibice są, dopingują od samego początku. A jak są kibice, to jest i zwycięstwo. I myślę, że dzisiaj tak będzie. Dla ciekawostki mogę podać, w zespole Mickiewicza występuje były gracz Pogoni Ruda Śląska z numerem 8, Goczok. Jak go na imię zapomniałem? Dominik, Domino. No, szkoda, że Pogoni Ruda Śląska się pozbyła takiego dobrego gracza, ale widocznie kontrakty finansowe tutaj może były za małe, no nie wiem jak to wyglądało, ja nie wchodzę nigdy w sprawy pieniężne, jeżeli chodzi o rozgrywki seniorskie, mnie to absolutnie nie interesuje, niech pieniądze to dla mnie jest zero temat, czyli wracajmy do gry, proszę Państwa, 7-2 dla Rudy Śląskiej i w składzie Rudy Śląskiej mamy w pierwszej piątce Skóry, mamy Tomeckiego, mamy Kuczery, mamy Wiklina i mamy z czwórką, to jest Zielony. No Zielony z Bytomia przyszedł, Wiklin ze Zabrza. Coś nie ma. Coś nam się pomyliło. Jeleń, przepraszam, Zielonego, Jeleń, też z Bytomia. To na razie tyle specjalnie do serwisu koszykówki młodzieżowej z hali Ruskiej Pogoni z Nowego Bytomia.